Witam. Delikatny poślizg ze względu na życie. W każdym razie jestem. Godzina wcześniej, jak najbardziej. Dzisiaj bardzo napięty dzień. Dzień napięty jak gumka w majtkach niemieckiej zapaśniczki, jakkolwiek chcecie to widzieć. Tak, muszę już wyluzować i delikatnie się uspokoić, ponieważ dzisiaj, tak, jest oto X4 Foundations, gra, przez którą musiałem się na początek niesamowicie przebijać, właściwie przez menu, przez opcje, przez ustawienia, przez kurwa wszystko tak naprawdę, żeby móc cokolwiek z tym zrobić. Napakowana błędami od dnia numer 1, naturalnie, był hotfix, nie wiem co ten hotfix nawet zrobił, z mojego punktu widzenia popieprzył mi ustawienia wszystkiego, co tylko mógł. Także do tej pory spędziłem w grze jakieś 2 godziny, z czego godzinę 59 minut na ustawienia hotasa. Okej, nie wiem co tu jest grane, nie wiem na czym polega historia tej gry, chcę to odkryć wspólnie z wami. I na początek znajduję się w kosmosie i gdzieś tutaj coś tam jest i mogę do tego czegoś strzelać, ale widzę, że w kamerę już przepierdzieliłem joystickiem, więc no niby moich akcji nie możesz tolerować, ale mimo wszystko co, mam ich zająć. Na dobry początek troszkę akcji wokół, co? Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co... ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Co prawda styczności z serią X4 miałem tyle, co na YouTubie. Zainteresował mnie po prostu koncept najnowszej, z racji tego, że jestem totalnym świrem, jeżeli chodzi o Star Citizena. Tak? Oczywiście, że tak. Więc kiedy tylko zauważyłem, że wychodzi jakaś inna gra, w której można walczyć, eksplorować, wchodzić w kontakt inny niż tylko pod postacią kliknij w przycisk specjalny, żeby użyć z obiektami różnymi, postanowiłem zaopatrzyć się w tą grę, tudzież ok. Criminal record has been updated. Ale ja niechcący trafiłem w stację. Chciałem pomóc i mam status. Okej. W każdym razie jest to lokacja startowa i ja muszę pierw zaczaić, co ja tak naprawdę tutaj robię. Że do tego celu najlepiej będzie zadokować. A jak to się dokowało? Mamy różnego rodzaju misje, z tego co widzę. Tak, to jest stream z rodzaju co tu się kurwa dzieje. Gdzie my właśnie jesteśmy. Z czego co widzę, to muszę znów zajrzeć w ustawienia sterowania. Shift D. Docking granted. Docking granted.
w taki ładny, dyskretny sposób widzę mnie gra naprowadza. Muszę powiedzieć, że jak już udało mi się ustawić hotas, gra się całkiem przyjemnie. Jednakże początek, mój pierwszy kontakt był tragiczny, absolutnie, totalnie. Okej. Hej, witaj Polon. Właśnie dokonuję zwiadu tekstur w X4 Foundations. To jest lądowanie. To jest lądowanie. Z tego co już widzę, ta gra opiera się o przeglądanie menu co 5 minut. Dzięki Ezekiel. Hej, witaj. Wiecie co? No niby to nie jest Star Citizen, prawda? A tak się mówi, że Star Citizen to jest taka skomplikowana, taka rozwinięta gra, a szczerze powiem, to przynajmniej tam, pomimo bugów, wszystko jest kurwa jasne. 2 godziny się spierdoliłem przed streamem i do tej pory nie wiem, jak tutaj nawet odpalić podwozie, jak tu się ląduje. Nie wiem, może autopilota załączę w takim razie. Tu się po prostu rzeczy robią same. W tej chwili się rzeczy robią same, ja nic nie robię. Ja nie wiem, co to jest grane. Ja na chwilę obecną nie mam nawet kontroli nad statkiem. Teraz już ją mam. Okej, widzę, że mam jakiś tam znaczek na hadzie, więc tego się będę trzymał. A mi to przypomina totalny rozpierdol. Kurwa mać! Nie mam kurwa zielonego pojęcia, ustawienia, cokolwiek, podwozie. Jestem skuszony, szczerze powiem. Zwiedzamy tą grę razem. Przepraszam, że musimy zacząć od pieprzonego menu, ale nie podoba mi się to bardziej niż wam.
Tutaj po prostu nie ma absolutnie... absolutnie nic, co mówi, gdzie ja mam do cholery aktywować podwozie. Jeżeli ktoś wie coś, to ja jestem bardzo otwarty na sugestie. Nie wiem, może travel mode to jest... Kurwa mać, stój, że w... Pizdu! O, w mordę. Tak tylko napomknę, że istotnie ta gra jest w stanie totalnego rozpierdolu. Kurwa mać! Ja pierdolę! Ja w życiu w Star Citizenie nie miałem problemów z lądowaniem. Wystarczyło przeczytać. Okej. Czyli znajduje się według wskaźników na odpowiedniej ścieżce. Git. Zajebiście. Okej. Docking aborted. Co? Jaki docking aborted? Babo jedna. Się dziwić, że co niektórzy odłożyli tą grę 3 minuty po zainstalowaniu. Wcale się kurwa nie dziwię. Jedna z gier, którą chcę bardzo lubić, a do których mam bardzo mało cierpliwości na chwilę obecną, ale myślę, że z czasem będzie lepiej. Jednak do Elite Dangerous dalej się nie mogę przemóc. Okej. Jestem. Niech się kurwa dzieje co chce. Okej. Odkryłem pierwszy sekret X4 Foundations. Pojebane dokowanie. Czyli nie ma żadnej możliwości wysunąć podwozia ani go schować. Wszystko się dzieje automatycznie. A co za tym idzie, według logiki, mogę dokować tylko i wyłącznie, lądować tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Dodatkowa kwestia jest taka, moi drodzy widzowie, że gra ta, jakkolwiek zajebiście działa na... ultra ustawieniach, ma totalnie zjebany anti-aliasing.
I antyaliasing ogólnie w najmniejszym stopniu wpierdala całą moc obliczeniową moich GPU i najwidoczniej dwa tytany XP nie wystarczą, żeby go pociągnąć. Także przełączam się na co mogę, a działa to co 5 minut inaczej. I szczerze powiem, chyba go wpiździec w ogóle. Fuj, wyłączam antyaliasing. Ta gra nie działa z antyaliasingiem w ogóle. Albo 60 FPS-ów, albo nic mam wypierdolone. Przynajmniej ekran tytułowy jest stylowy. Jest jak jest. Co mnie w tym wszystkim zastanawia, to to, skąd ja do nędzy mam wziąć jakiekolwiek zlecenie. Różne federacje, różne frakcje, jasne, oczywiście, że tak. Jak to w prawie przyzwoitej grze typu Space Sim. W zasadzie to jest Space Shooter, także. Misje. Nie mam żadnych misji. Spoko. Nie no, luz. Ok. Biuro menedżera? Okej. Graficznie nie wygląda to jakoś najgorzej, ale mam takie nieukryte wrażenie, że coś oni mają tutaj nie tak, jeżeli chodzi o skalowanie obiektów. Bo wydaje się, że moja postać ma jakieś 4 metry wysokości. Hello. Sorry, I don't know. Hello. O matko. Sorry, I don't know. Hello. Sorry, I don't know. To co ty, gościu, kurwa, wiesz? Widok za oknem przynajmniej ładny. Dobrze. Kontakt z zajebistym NPC-em, który był totalnie nieużyteczny, a ponoć to było biuro menedżera. Okej. Nie, żadnych interakcji. Tutaj się też nic nie dzieje. No, świetnie, po prostu świetnie. Myślę, że jak zwiedzę wszystkie lokacje i będę miał dosyć, to coś się tutaj zmieni. Nie wygląda to jakoś źle, działa totalnie chujowo, muszę przyznać. Hello. Hello.
Sorry, I don't know. Czyli muszę się udać, z tego co rozumiem, do Faction Representative. Popatrzcie, jak ten typ wygląda. Wygląda jak jakiś taki niezbyt sprawny miś panda z tymi dziwnymi rączkami. Nie wygląda na kosmitę, po prostu wygląda jakiegoś... Co to kurwa? Ja pierdolę, co to jest? Upgrade ship. Nie no, fajnie, mogę statek upgrade'ować, ale ja nie chcę statku upgrade'ować. Mogę typa zatrudnić. Nikt tu kurwa nic nie wie. Gdzie ja mam iść, żeby ktokolwiek coś tutaj wiedział? Nie to, że FPS-y chujowe. Działają jak chcą chyba zresztą. To jeszcze większego rozpierdolu ja w życiu w grach wideo nie widziałem. Food Trader. Myślę, że musimy w takim razie tak to znaleźć wszystko. Oj kurwa, nie. Tutorial. Ostatnia nadzieja. Czcionkę też mogli dać jeszcze kurwa mniejszą. Ja cięż pierdolę. Wejść na statek, żeby skorzystać z tutoriala. Dobra. Wchodzę na statek, przebijam się przez te zapierdolone niskie FPS-y. Undock. Trochę tutaj dzisiaj ruch. Myślę, że dobrze. W sumie dużo się tutaj dzieje, muszę powiedzieć. Chyba zaleta. Możliwe dlatego tak FPS-y wpierdolnęły. Nie wiem, czy wy też to... odczuwacie, ja to odczuwam wystarczająco, żeby mnie to wkurwiać troszkę zaczęło. Okej. Po raz
kolejny tutorial. Oficjalnie ta gra ma najbardziej spierdolony system misji i tutorial, jaki w życiu widziałem. Wygląda mi to na misję. Obrona stacji. Dobra, pieprze. Obrona stacji, zobaczymy co można tutaj. F. Mapa. Mission Manager tab. Gdzie jest kurwa Mission Manager tab? Okej. Mission offers teraz. Dobra, zamknąć mapę. Podążać za instrukcjami, żeby wykonać misję tutorialową. Na litość kurwa boską. Jakimi instrukcjami? Serio, Polon, chyba zaraz skorzystam z swojej porady. Destroy.
Ta muzyka też mi troszkę, szczerze powiem, wzięła na nerwy, jej zajebisty dramatyzm. Dobra, oficjalnie najbardziej zjebany, najgorszy tutorial we wszystkich grach, jakie grałem, a było ich naprawdę masa. Dobra, tutorial skończony. Zupełnie jak moje nerwy. Kurwa, nie ma żadnej misji. Fajnie, trading, budowanie stacji, przechwytywanie statków, zajebiście. A byłoby się posłuchać reszty internetu i nie kupować tej gry. Hej, witaj, kapitan człowiek. Szczerze powiem, to ja nie wiem. Hej, dzięki! Dzięki wielkie za follow. Szczerze powiem, to ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Ja tylko mam okazję się wkurwiać. Tak, Ezekiel. Najwidoczniej jestem fetyszystą i chyba nawet lubię swojego rodzaju BDSM. Chyba. Dlaczego mnie to prowadzi? Gdzie mnie to prowadzi? Lecę za światłem. Okej. Dobra, lecę za światłem. Każe mi tam lecieć, sami widzicie. Przynajmniej jest tutaj jakiś ruch. No jest. Wow! AI chyba też nie wie do końca, co robić, więc nie jestem w tym sam, dobrze wiedzieć. Na pewno ją naprawię, jak najbardziej. Masz absolutną rację. A moim jedynym problemem jednakże w tej grze jest może nie to, że ma zjebaną optymizację w tej chwili, czy anti-aliasing, który morduje tytany XP, ale że ja po 3 godzinach praktycznie dalej nie wiem, co tu jest grane. Szczerze, to można sobie, że tak powiem, wyjść z tego statku, pochodzić tak, jakby się to robiło niby w Star Citizenie. Nie ma naturalnie tutaj jakichś takich skomplikowanych interakcji jak w Star Citizenie, ale czy kapitale z mostkami 3D, sądząc po tym, co widziałam do tej pory, czego doświadczyłem, też się kurwa boję. Jeżeli są, to ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. Jedyne, co ja chcę w tej chwili, to
znaleźć jakąś misję, dostać jakąś misję, cokolwiek. Ale ta spitolona gra mi po prostu tego uniemożliwia. Był... Nawet odpaliłem dziwny tutorial, sami widzieliście. Kazało mi wylądować po jakiegoś grzyba. Po co mi to kazało wylądować? Wiesz co, Ezekiel, tak, muzyka daje napięcie, muzyka powoduje, że jestem coraz bardziej napięty. Prawda. A wiesz co, ja jestem całkowicie pewien, że jak tylko zacznie się stream ze Star Citizen, ogólnie walka, a to będzie to wyglądało całkiem inaczej, dużo, dużo lepiej. I myślę, że na chwilę obecną, pomimo rozpierdolu, jaki panuje w Star Citizenie, to ja wolę Star Citizen i jego błędy. Poważnie. Ja jestem... Ja jestem po prostu zdewastowany na chwilę obecną. Ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść. Pójdę jeszcze raz do menedżera tej zjebanej stacji, bo może ma to jakiś związek z tym zakończeniem tutorialu. Ja po prostu nie wiem i przepraszam, ale to jest poza moją kontrolą. Kurwa. Nie działa. Nic nie działa w tej chwili. Myszą nie mogę, teraz myszą nie mogę wycelować, muszę teraz używać kursorów. 5 minut temu działało. Okej. Jeszcze raz, biuro mene... Kurwa, jego mać, niewidzialne ściany. Biuro menedżera stacji jeszcze raz. Hello there. Hello. Sorry, I don't know. Gościu, cokolwiek, misje, zlecenia, co tu się kurwa dzieje? Goodbye. Kto wydał tą grę? Egosoft? Z tego co wiem? Chyba Egosoft. Ja szczerze powiem, ja nie wiem, co tu się kurwa dzieje w tym tutorialu. Ja nie wiem, czy trzeba tutorial całkowicie przejść. O co tutaj kurwa chodzi? A nie ma absolutnie żadnej najmniejszej informacji co do tego, co w tej grze trzeba robić w ogóle. Jak dokonać jakiegokolwiek progresu. Dzięki wielkie, Tough Guy. Okej, dobra. Używasz skanera, mówisz.
Tak z... Kurwa, nie get up. Tak zrobimy. Matko, jakieś lockboxy jeszcze, no to zajebiście, opowiedz mi o tym ogólnie. I powiedz mi też, jeżeli możesz, żeby zaoszczędzić mi więcej siwych włosów na brodzie, jak kurwa używać skanera. Nawet w opcjach tego nie widziałem, prawdopodobnie przez ślepotę. Wiesz co, ja tobie powiem, może zielony, jak najbardziej. Na początku streama powiedziałem, 2 godziny zajęło mi w ogóle odnalezienie się w menu i ustawienie hotasa, ponieważ miałem wielki problem z tego względu, że przyciski nie chciały się zapisywać odpowiednio. Shift F1 Travel Mode. Ok. Rozumiem, ok, to już mam. Shift 2 skaner. A shift i 3 long range skaner. Ok. Póki co to ktoś chce przeskanować mój inwentarz. A, szukają kontrabandy, nie no, to mi się podoba. Czyli dobra, czyli skaner krótkiego zasięgu, trzymam R, jak rozumiem, puszczam i chuj się wielki stał. Staram się. Staram się, ale się czuję jak kurwa niemoc totalny. Tak, trzymam R. Szczerze? Nic się nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje, a myślę, że to po prostu jest coś najebane w ustawieniach gry znowu. Nie wiem dlaczego nagle przestała mi też działać mysz w menu, po prostu tak sama z siebie przestała działać. Tak jak mówisz, scan, long range scan, seta mode, cokolwiek by to było.
Nie mam. Dobra, tak robię. Tak robię. Ja go wyłączę, żeby nie było. Informacja na kokpicie: long range scan mode activated. Jedna sekunda, druga sekunda. Nic się nie dzieje. Okej. Jedna sekunda, pięć sekund, dwie sekundy, trzy sekundy. Absolutnie nic się tutaj nie dzieje. No właśnie, i o to chodzi. I o to kurwa chodzi, że ta gra po prostu ewidentnie nie chce działać i robi wszystko po to, żeby człowiek się wkurwił. No ale skoro tobie to działa, więc no musi to jakoś działać. Noż do chuja wafla. O matko. Dokąd prowadzą te wrota? Wiecie co, ja myślę, że zobaczę w tym tutorialu, co tutaj się odpierdala w takim razie. Ship modes. Kurwa mać. Pierdolę, co tutaj się dzieje. Dobra. Okej, wiem, jak wygląda rozglądanie się po kokpicie, spoko. Enter. Scan mode.
Dobra. Zamykam menu. I gra mi nie mówi, co mam robić. O ja pierdolę. To aż boli. To aż boli. Okej, zaraz się tam udam. Jest jakaś misja, away from here. Się to zwie. Przednia... Wiesz co, zaakceptuję po prostu tą misję i... Kurwa, mać! Gdzie ja lecę? Cześć owoc, witaj! Miło, że jesteś. Właśnie troszkę się wkurwiam. Tak zrobię. Dobra, zakładam, że scan mode już jest niepotrzebny. Można też dla przyspieszenia włączyć. Okej. Także rozumiesz, owoc, na czym polega ból. To było Shift D. Docking not possible. Okej. Docking granted. Ale docking not possible. A ja nie wiem. Owoc. Ja już nigdy nie będę narzekał na Star Citizena. Ja już nigdy nie będę narzekał na Star Citizena. Kurwa mać. Komedia. No właśnie, jeżeli się grało w części poprzednie, to jest tak jak mówisz, Tough Guy, absolutnie. Ja nie grałem w części poprzednie, nie byłem skuszony do nich. Jakoś tak bardzo chciałem posiąść tą, natomiast... Select scan mode, nie chcę, wypierdalaj. Ok, zakładam, że muszę w takim razie teraz wyjść. Greetings. Hello. Nie? Brock Halter. Porozmawiać z Brockiem Halterem. To nie jest Brock Halter w takim razie. Kurwa, autosave.
Ta gra ma tendencję do kraszowania się. Cześć, Serinder. Brock Halter. Kurwa, ten kosmita zniknął. Dobra, typ chyba jest tutaj. Serinder, ja w tej chwili jestem totalnie zniszczony. Powiem ci szczerze i... Idę za wskaźnikiem, przynajmniej wskaźnik jest jasny. Engineering section, okej. Okay. Nagle mogę znów używać myszy do menu. Hello. Hey, dude. Hello. Ja pierdolę. Serinder, ja naprawdę ja się gubię w tym, co ty kombinujesz w odniesieniu też do tego, co tutaj się dzieje, także nie licz na, proszę, na moją, że tak powiem, percepcję. Okej, z tego co rozumiem, mam pasażera. Dobra, ta ikonka musi mówić mi, że masz gościu pasażera. Okej, spoko, czyli koleś jest gdzieś w ścianie. Okej. I lecę za wskaźnikiem. Dobra, ale procent odzysków to ja bym tak chciał przytulić właściwie. Serinder, czy ty chcesz, żebym się do ciebie przejechał z jakimś... Tak, już nacisnąłem, tough guy. Czy ty chcesz, Serinder, żebym ja się do ciebie przyjechał z jakimś różowym dildosem? Czy co? Przy okazji trochę się kamerą może pobawić. W sumie statek nie wygląda jakoś źle, muszę przyznać, nawet mi się podoba. No skoro tak uważasz... Ciekawe, że tutaj nie ma żadnych przeciążeń, niczego takiego, czyli rozumuję, że ta gra z symulacją absolutnie nic wspólnego nie ma. Nie spodziewam się również interakcji z planetami, tak? Czy z księżycami żadnymi. Po streamie wyłączę ten jebany tutorial. Okej. Sexy wrota. Chociaż przyznam, że troszkę to dziwnie wygląda tak naprawdę. Kwestia przyzwyczajenia, myślę, stylistyki graficznej innej.
Mam tylko nadzieję, że się nie rozpitola żadną z tych asteroid. Ciekawa konstrukcja. Ogólnie mi się podoba, dlatego przy tym wytrzymuję, dlatego przy tym... Wow, coś tam... Coś tam było nieprzyjacielskiego. No, a przegapiłem, dobra, nieważne. A, 25 km, już mi się nie chce tam wracać. Że będzie do mnie strzelać. Co mi się podoba, że panuje tutaj taki wielki ruch, te gigantyczne konstrukcje. To, że po tych stacjach też można sobie całkiem fajnie chodzić. Bardzo mi się to podoba. Powolutku i profesjonalnie. Docking granted. Nie mogę się chyba przyzwyczaić tak jeszcze do automatyki tej gry. Co, zszedłem ze ścieżki, widzę, ok. Dobra. Masz rację, zrobienie save'ów to jest bardzo dobry pomysł. Aczkolwiek... Czyli co, koniec misji? To by było tyle? No tak, gościu sobie zniknął, okej. Okay. Dobra. Owo, co do save'ów. Na samym początku nie mogłem wczytać zasejwowanej gry. Dobra, okej. Ponieważ gra się crashowała za każdym razem, kiedy tak to próbowałem zrobić. Były też motywy, że grę wywalało podczas autosave'u i normalnego save'u. Dobra, czyli... Mission Manager... Ship Modes, to jest ten pierdzielony tutorial, który wyłączę w tej chwili. A jasna cholera. All that remains very hard. Alternative weapon parts needed. Medium. Dostawa. Please halt. We will be powodzenia. Dzięki wielkie za pomoc. Dzięki tobie mogłem ruszyć. Trzymaj się ciepło. All clear. You can be on your way. I knew I could count on you. Wiecie co, wybiorę tą misję. Wybiorę tą misję, bo tak naprawdę nie mam nic, żadnej alternatywy na chwilę obecną.
Myślę, że kilka godzin, kilkadziesiąt godzin w uniwersum i będzie git. Dobra, mamy autostrady. OK. Entering system Argon Prime. Co się dzieje? Miałem nie podrywać? Co się kurwa dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. Serio, ja nie wiem, co się kurwa dzieje. Niech się robi samo. W chuj. O. Entering system. A tick was choice. Najwidoczniej w kosmosie są autostrady, czy też będą. No to fajnie, że... Entering system. Silent witness. Zastanawiam się, jak długo będę tak leciał. Obraz na radarze trochę mi świruje. Okej, niby cel. Entering system. Right promise. Niczym liść na rzece. Entering system. Unholy retribution. Nie widzę też żadnych statystyk, jeżeli chodzi o paliwo. Nie ma czegoś takiego? Okej. Widzę tylko, że na radarze podążam za żółtą linią. Cześć Damager, super, że jesteś. Tak, niedługo czas na SC. Wiesz co, bardzo się z tego powodu cieszę. Jak już mówiłem, doceniam każdy jeden bug i każdą jedną mechanikę teraz w Star Citizenie. No, ogólnie lubię tą grę, lubię X4. Znowu... Ja pierdolę, czyli z jednej strony cieszę się, że nie tylko ja mam takie problemy z tą grą, ale z drugiej strony jest to tragiczne. Jest to absolutnie tragiczne i bardzo współczuję. Ja się tylko zastanawiam, czy będę tak bez końca kurwa teraz leciał, bo... Chuj wie. Rebirth mówisz, ja się na Rebirtha nie porwałem. Chyba zbyt dużo negatywnych recenzji było. Wiadomo, kwestia gustu, tak? Jak najbardziej, kwestia gustu. Naturalnie. Entering system.
Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja latam w kółku, kurwa! O! Dzięki i witaj! Entering system. Atikva's choice. Ja cięż... Czy mogę prosić o ten młotek, który... który mi się montowałem póki sobie bym chciał nim przyjebać? Dobra. Pierdolę, trochę akcji będzie. Nie ma backupu, tak? Nie, nie chcą już nic? Dobra, nagle nie ma wrogich celów, ok? Wskoczę na tą autostradę, na artostradę, cholera wie. Ok. Mnie, gościu, atakujesz. Ale chyba ma... chyba ma delikatnie większy, lepszy pancerz niż ja, więc... Coś mi się nie wydaje, że mam jakieś wielkie szanse. Moim nubowskim stateczkiem. Ale pierdolę, zamęczę go na śmierć. Po pierwsze, to mega doświadczenie ze Star Citizena. Chyba że będzie więcej celi nieprzyjaciela. I chyba że tym jebanym laserkiem nic mu nie zrobię. Chiński Elgato ci przyszło, mówisz? A czemu zamówiłeś coś innego? Ja myślę, że z tym typem ja mu nic nie zrobię. Trzeba się ewakuować, bo ja typowi naprawdę nic nie zrobię. A, dla testów. Ogarnij w końcu tego swojego streama. Dobra, oświecenie na dzisiaj. Trzeba z nartostrady, czy tej z autostrady kosmicznej wyjść w odpowiednim miejscu, bo samo się nic nie stanie w takim razie. Wiesz, mam takie dziwnie nieufne podejście do chińszczyzny. Zwłaszcza jeżeli chodzi coś o podłączanie czegokolwiek do mojego sprzętu. Jako, że troszkę się na niego napracowałem w życiu i całkiem sporo wydałem, mam opory. Mam naprawdę spore opory. Wręcz oporczywe opory. Stało praktycznie 40 minut tego streama, zanim przeskoczę do kolejnego streama, tym razem ze Star Citizena, który naturalnie polecam wszystkim. Bitwa dwóch organizacji, Sfotu i Sarmacja. Ja będę spektatorem, obserwatorem i może jakimś prowokatorem.
Cel misji. Mam odebrać paczkę i dostarczyć ją gdzie indziej. Niby proste. Damager, gram w to Warthogiem z pedałami. Wyobrażasz sobie, co ja musiałem przejść, żeby to skonfigurować? Tak troszkę dziwnawo to wygląda, jakoś tak pseudo-cukierkowo. Co jest, kurwa, znowu mam do innej na autostrady iść, autostrady, co jest, co tu się, kurwa, dzieje? O, masakra jest. Ale masakra. Ale kurwa masakra. Tylko spokój was uratuje, rzekł profesor Chaos. Nagle cel misji mi zniknął. Docking not possible. Docking not possible. Docking granted. Ale docking granted. Dobra. Myślę, że ja jestem po prostu taki niedomyślny i ta gra jest dla mnie na chwilę obecną zbyt skomplikowana w swojej prostocie. Co jest, to jest. Okej. Okay. Co ja teraz robię? Już kurwa. Hello. I'm not helping you. Okej. Hello. Sending you information now. Przynajmniej dostałem jakąś jakąkolwiek informację. Jeżeli chodzi o reprezentanta jakiejkolwiek gildii. Beggars are operating on this factory. Please ale do not encourage these professional beggars. If you have any spare credits, please give them to a registered charity. Find Brina Cornell and Doc. Okay.
co tu się ogólnie dzieje. Bar, trader. Zobaczmy, co jest w barze. Może można się schlać. Czy na każdej stacji to będzie wyglądało tak samo? To mnie intryguje. Natychmiastowa teleportacja, ok. Crafting bench. Wow. Hello. Sending you information now. Mnie zastanawia na chwilę obecną jedna bardzo istotna informacja. Co się kurwa stało z misjami? Caught in a trap. Ok, wezmę to. Nie wiem. Ja absolutnie nie wiem. Siemka! Powiem tak. Gram wykorzystując mysz i klawiaturę oraz pełen zestaw HOTA z Trustmaster Warthog. Łącznie z pedałami. To konfiguracja, w której non-stop posługuje się w Star Citizenie. Uwielbiam tą konfigurację. Ogólnie bardzo, bardzo przywykłem do niej. Że lepsza imersja. Szczerze powiem, to nie wiem, czy bym się odnalazł w tej grze, posługując się tylko kontrolerem. Lubię, jak jest dużo funkcji, dużo klawiszy ogólnie, ale jeszcze bardziej lubię, kiedy informacje podane są tak jakoś przejrzyściej. Na razie, tak jak lubię tą grę, tak samo mnie wkurza. Ale póki co się podoba, jak najbardziej. No tak. Kurwo. O ja pierdolę. Wiesz co, tak, mi zajęło ponad 2 godziny ustawienie czegokolwiek w tej grze. I do tej pory się męczę... starając się zrozumieć podstawy tej gry. O ja pierdolę. I szczerze powiem, gdyby Tough Guy 81 nie pomógł mi jakiś czas temu podczas tego streamu, to bym wyskoczył przez okno.
wszystkie mądre dialogi podczas wczytywania się gry. Inspirujące. Loading screen też jest inspirujący. Miło by było, gdyby tym razem gry nie skraszowało. A powiedz, Lubazja, jak stabilność twojej gry? Bo jak do tej pory ja mam mega gigantyczne problemy. Często z zapisem gry, często z odczytem gry. Tym razem wszystko działa ok. Widzę, że nie było autosave'u nawet. Dobra. Muszę powtórzyć. Ponieważ poczułem się zbyt pewnie i nie zapisałem gry. Hello. Świetnie, po prostu świetnie, zajebiście. Dokładnie. Dokładnie. Mówiłeś. Mówiłeś, a ja nie posłuchałem i taki jest tego rezultat. Dobrze, w takim razie jak chcesz, żeby ci mówić? Hej, tough guy. Dobra, będę ci mówił, Asia, w takim razie. Bardzo mi miło. Witaj z powrotem. Tough guy, ogarnąłeś lockbox. Genialnie, jesteś skarbnicą wiedzy. W takim razie wszyscy na tym skorzystamy. A ja właśnie rozbiłem się, nie wiem o co. Prawdopodobnie wleciałem w minę, którą miałem rozwalić i nie dokonałem save'a. Tak jak owoc słusznie podkreślał mnie wielokrotnie. Zrób save'a. Nie zrobiłem save'a. Byłem chyba zbyt zaaferowany tym wszystkim. Co się dzieje? Nagle wydajność gry spadła. I o co chodziło z tym lockboxem, tough guy? Co jest grane ogólnie? Jak to wygląda? Przestrzeli zamki. No okej. Okay. Brzmi logicznie. Ja się spodziewałem, że trzeba mieć jakieś narzędzie, zhakować, coś w tym rodzaju. No dobra. Jasne. Zasysać rzeczy do statku. Czy jest jakaś specyficzna mechanika zasysania, czy trzeba po prostu się zbliżyć do tych obiektów? Tak, jasne. Natrafiłem na to podczas długotrwałego, jakże szczegółowego przeglądania opcji tej gry. O! Szczerze, wiecie co zrobię następnym razem? Jako, że tym razem nie miałem czasu? Wezmę sobie te samoprzylepne karteczki i napierdzielę sobie na ten właśnie główny monitor. Ze wszystkim. Przestudiuję tą grę. Bo naprawdę chcę się nią ekscytować. Chcę tutaj dużo osiągnąć. To jest. Tylko, że save'a też się boję robić w tej grze. Właśnie przez to. Bo albo mam game successfully saved, albo mam crash to desktop.
No ale nie ma chyba wyboru, prawda? Kwestia czasu, kwestia ogarnięcia, wszystko będzie dobrze. Kwestia wypicia odpowiedniej ilości nerwosolu albo wina, piwa, czegokolwiek. Wiecie co, chyba sobie kupię to whisky, co chciałem sobie kupić jakiś czas temu. Kurwa, stop! Się człowiek zapatrzy. Słucham? Coś mi chce napierdzielać, serio? Ogólnie interesuje mnie... Dobra, pieprzę ten cel. Interesuje mnie 18-letnia Glenfiddich. Albo wyżej. Minimum 15 lat. Dokładnie, Asia. Polej sobie rozsądnie. Może inaczej. Polej sobie, wypij, polej sobie jeszcze raz, usiądź do ustawień. Wierz mi. Chcesz tego. Potrzebujesz tego. Przyda ci się to. Get off my radar. Docking granted. That's just not good enough. W mordę wybradna Zouza. Get off my radar. Tak, dokładnie tak. Ogólnie odpowiada mi smak bardzo. Ja jestem tak wybredny, jeżeli chodzi o smak. Lubię bardzo dobrą jakość produktu i tyle. I lubię się tym produktem delektować. A samouczka, powiedzmy, że aktywowałem jedną czy dwie rzeczy z tego samouczka i to jest absolutna racja. Powiem szczerze, jest pojebany. Dla mnie, a gram od dekad w różne gry, zwykle gry związane z kosmosem, symulacje, strzelanki, różnego rodzaju skomplikowane produkcje, które wymagają jednak troszkę intelektu, to ta gra ma najbardziej popierdolony tutorial ze wszystkich gier, w jakie grałem. Na początku wkurzałem się na pierwszą wersję No Man's Sky, że ja nie wiem, co tam się dzieje, o co tam chodzi, ale w porównaniu z tym tutorialem Mistrzostwo Świata, NMS. Wyłączę ten cholerny tutorial. Economic minefield. On the day of my daughter's wedding. Wezmę to. Łatwe, bogato jest, wygląda. A, dobra. I powiem tobie, Asia, chyba szczerze, przejrzę samouczek, na pewno przejrzę to, poświęcę się dla ludzkości. Tylko z tego względu, że... No tak naprawdę nie mam innego wyjścia. Ale jak wspomniałem wcześniej, dzięki TAFGAI81 pewne sprawy zostały załatwione dosłownie w 3 minuty, a samouczka nie mogłem tego samego się absolutnie sam nauczyć. Jest.
Jesteś dużo, dużo bardziej domyślny, cierpliwy. Ja po prostu w akcie desperacji zacząłem szukać jakichkolwiek wskazówek, informacji do tego, co się dzieje. Jeszcze mam tu się udać? Okej, nie jarzę po prostu tego systemu też do końca. Po prostu go nie jarzę. Te autostrady są dla mnie interesujące, intrygujące, ale też bardzo, bardzo dziwne. Zakładam ponownie, że przez brak kontaktu z serią X. Bo z mojego punktu widzenia po prostu, jeżeli tak na niej zostanę, będę się kręcił po torze wyścigowym. Czyli automatycznie nie wyrzuca przy celu. Entering system. Pontifex's claim. W mordę. Rozumiem ideę, mechaniczną ideę tych autostrad, ale nie rozumiem... Hej, Migor! Z tego, co rozumiem, szturm zaczyna się o... za jakieś pół godziny. Ten stream kończy się za około 20 minut. I od razu wskakuje do Star Citizena. A co, jakieś komplikacje w organizacji? Kurwa, co tu się dzieje? Serwer pełny. Aha. Trustmaster Warthog. Ja pierdzielę. Uwielbiam Trustmaster Warthoga. Doskonały wybór. Trustmaster Warthog dla prawdziwego faceta. Zabawka dla prawdziwego mężczyzny. Gdzie ja kurwa lecę? Czyli mówisz, Migor, że Coco Jumbo się zaczyna, tak? Zanim jakakolwiek akcja się zaczęła, Coco Jumbo się już zaczęło w takim razie. Dokładnie tak, absolutnie nie wydaje ani grosi, nie żałuję ani jednego grosza, jaki wydałem na ten sprzęt. I pedały steru też, też zarąbista rzecz. Jest to tani model tych pedałów sterowania akurat, ale spełnia swoją funkcję. Trochę zgrzyta pod stopami, co prawda, jako że to w większości plastik jest, ale nie jest jakoś źle. Jest całkiem precyzyjny, muszę powiedzieć. Ja cięż jebie. Co tu się kurwa dzieje? O, ja pierdolę.
Ja pan powiem szczerze, ja potrafię znieść wiele, ja potrafię się wiele domyślić i naprawdę jeszcze więcej nauczyć. Ale logika w tej grze wykracza poza moją sferę rozumowania. Ja naprawdę nie rozumiem, co tu się odpierdala. Cytek X52 Pro to jest bardzo dobry wybór. Bardzo, bardzo dobry wybór. Myślę, że jeżeli chodzi o Logitech, to jest akurat jeden z najlepszych wyborów, jakie mogłaś dokonać. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że miałem dwa joysticki Cytek. Oba złamałem. Jeden urwałem grając w Star Citizena w Arena Commander. Po prostu go złamałem w pół. Intensywna walka. A drugi zgniotłem. Wcisnąłem spust tak mocno, że aż się wgniótł i się złamał. Ale ogólnie poza tym nie mogę narzekać na Logitech. Wiesz co, z Warthogiem to jest tak, że Warthog uszkodzi ciebie. Dokładnie tak. Warthog uszkodzi ciebie, zanim ty uszkodzisz Warthoga. Tawgaj, czy ty możesz mi powiedzieć, co tu się odpierdala w tej grze? Dlaczego ja bez końca kręcę się po tych autostradach bez jakiegokolwiek celu? Cały czas latam za wskazówkami. Non-stop. I nie ma żadnego progresu. Mam dolecieć do celu i coś zaatakować. Tyle wiem. Też tak myślałem. Tylko z tego, co ja nie mogę rozkminić, w którym momencie mam wysiąść. Ja to robię ogólnie wszystko domyślnie, na czuja, że tak powiem. To mi wygląda na cel misji. Jeżeli to nie jest cel misji, to ja nie wiem. Ja się boję mapy kosmosu. Dobra, linia kończy się tutaj. Spoko, skręcimy w następną. Następną w lewo skręcimy. Chciałbym tylko tam dolecieć przed końcem streama. Zostało minut 20. Zapisać grę.
Tak podkreślał owoc niejednokrotnie. Zapisujcie grę. Non-stop. Po każdej akcji, po każdym skoku. Miłego wieczorku, wielkie dzięki. I nie klikać jak się zapisuje. A w takim razie to powoduje crash, tak? Z tego co się domyślam. Trzymaj się Tawga, jeszcze raz dziękuję. Dobra, wypadam z tego interesu i myślę, że tym razem będzie ok. I mam to cholerstwo zaatakować niby. Serio? Ten obiekt wydaje się wyjebanie wielki. Co ja mam tutaj jeszcze raz zrobić? Wskoczyć w bramę, dobra? Safe, łapy, nie dotykam niczego. Asia, czy miałaś kontakt ze Star Citizenem do tej pory? A, widzę, że trochę sobie polecimy, ok. Słowo daję, wskakuję z kosmicznych wrót w kosmiczne wrota. Ja się zastanawiam, czy ta misja dobiegnie końca jeszcze dzisiaj. Okej. To dobrze cię korci, to jest genialny projekt, mogę go tylko polecić, oczywiście. Hej zimny, witaj, dzięki za follow. Mogę go tylko polecić i zapraszam na stream kolejny, który zaraz, dosłownie za minut 10 będę musiał kończyć ten, rozpocząć następny, właśnie ze Star Citizena. Wielka akcja dwóch organizacji polskich. A jest taka możliwość, że tak może się stać. Co jest do cholery grane? Czy ten przede mną tak spieprza? Na to wygląda.
z jakiej paki ten cel się ciągle oddala. Nie rozumiem tej gry. Nie rozumiem tej kurwa gry. Czy ja lecę do przodu, czy ja lecę do tyłu? Gdzie ja kurwa lecę? No ja pierdolę. Dlaczego ja ciągle lecę do tyłu? Jebnąć idzie. Szczerze wam powiem, że idzie jebnąć. Kurwa! Ja chcę tą grę lubić. Czemu ta gra mi nie pozwala się lubić? Dobra, chyba w końcu dostarłem do systemu, w którym mam być. Mam nadzieję. Lecę do przodu teraz, czy nie? Okej, jest. Ja pierdolę. Muszę sobie dostawić jakąś animowaną ikonkę znaku zapytania, przypisać do mojego Stream Decka. I za każdym razem, kiedy będę miał wielkie wytyfy w głowie, będę go sobie wciskał. Przynajmniej będzie zabawniej. Dobra, zadokować na tej stacji, tak? Serio? Mam zadokować na tej stacji. Co? Czy to jest cel? Mój? Nie wiem, napierdalam. Nie, nie zatrzymam ataku, bo mam już tego kurwa dosyć. Przydzwoniłem w niego profesjonalnie. Gościu, ja nie wiem, co jest grane w tej grze.
Nie wiem. Pokazało mi cel. Co my tutaj mamy? W takim razie to mam przechwycić? Chyba, nie wiem, może. Okej. Zapiszę grę, żeby nie było. Nie dotykam nic. Dobra, czyli z tego co rozumiem, miałem zaatakować kolesia, żeby wyrzucił ładunek, przejąć ładunek i dostałem kasę. Szczerze? Kurwa. Ta gra jest tak niejasna, że ja jebię, ja po prostu, mi mózg odpada, mi się mózg topi, daszek od czapki mi się prostuje i... Kurwa, Warthog mi się wygina w drugą stronę. I myślę, że na tym się zatrzymam. Naprawdę, na tym się zatrzymam. Tutaj w tym miejscu dokonam jeszcze jednego zapisu gry. A lubię tą grę ogólnie, wstępnie lubię, chcę w nią grać, będę w nią grał, będę ją streamował na 100%, a kiedy już nagram i nastreamuję odpowiednią ilość materiału, żeby mógł w ogóle zajarzyć tą grę, chciałbym wykonać prezentację, standardową prezentację na mój kanał YouTube, na który wszystkich zapraszam naturalnie. Zapraszam również na mój profil Facebook, na mój fanpage. Po najświeższe informacje, aktualizacje. A tymczasem kończę, bo mózg mi rozjebało i układ nerwowy, tudzież odpornościowy. Wyłączam się na parę minut dosłownie, a za chwilę kolejny stream, tym razem ze specjalnego eventu w Star Citizenie. Bitwa dwóch organizacji SWOT-u i Sarmacji. Pięknie dziękuję. Nazywam się Lord Ciacho. Do zobaczenia za parę minut.